Wiele osób korzysta z mechanizmu sum częściowych, aby wstawiać sumowania wewnątrz list z danymi. Spróbuję zrobić jakieś przykładowe sumy częściowe na liście, którą widać. Posortowałem już dane według kolumny konsultant. Będę chciał podsumować liczbę połączeń dla każdego z konsultantów. Ustawiam kursor w obrębie danych, klikam w kartę dane, następnie w przycisk suma częściowa. Ustawiam odpowiednie informacje dla funkcji sumy częściowe, czyli dla każdej zmiany wybieram pole to, według którego sortowałem, czyli pole konsultant. Następnie będę chciał używać funkcji suma dla pola liczba połączeń. Klikam w przycisk OK i sumy częściowe pojawiają się. Mogę kliknąć w dwójkę na grupowaniach, aby zobaczyć tylko i wyłącznie podsumowania. Jeżeli teraz zaznaczę te sumy dla poszczególnych osób i skopiuję je, to przy wklejaniu mogę napotkać bardzo niewygodny problem. Wkleję te dane do nowego arkusza, wybiorę zwykłe polecenie wklej. W ten sposób Excel dla pierwszej osoby wyświetli błąd adresacji, natomiast dla kolejnych osób oprócz sum pojawią się jeszcze te składowe tych sum. Chciałbym mieć tylko i wyłącznie sumy. Jak to zrobić? Przyciskiem Ctrl-Z cofam to wklejenie, idę jeszcze raz do arkusza, w którym mam te sumy częściowe. Nie muszę zaznaczać jeszcze raz tego obszaru, gdyż on jest już zaznaczony, ale powiem Excelowi, aby wybrał tylko i wyłącznie widoczne komórki. Mogę to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to skrót klawiaturowy lewy Alt średnik. W ten sposób zaznaczam tylko i wyłącznie widoczne komórki bez tych ukrytych. Jeżeli teraz kliknę Ctrl-C, aby te dane zaznaczone skopiować, to w ten sposób zobaczę wiele pochodów mrówek, a nie tylko jeden dookoła. Ten jeden dookoła oznaczał, że kopiowane były również te ukryte komórki. W ten sposób, zaznaczając i kopiując, kopiuję tylko i wyłącznie te widoczne. Jeżeli teraz przejdę do arkusza drugiego, sumy dla konsultantów, i spróbuję zrobić to samo co wcześniej, czyli zwykłe polecenie wklej, to w ten sposób wklejone zostały tylko i wyłącznie same wiersze zawierające sumy. Excel po drodze od razu pozbył się formuł z tych komórek, które te sumowania wyliczały. Drugi sposób, aby takie tylko widoczne komórki zaznaczyć, to skorzystanie z polecenia przejść do. Kliknę przycisk Escape, aby wyjść z trybu kopiuj wklej. Jeszcze raz zaznaczę te komórki, które chciałbym skopiować i teraz klikam w kartę narzędzia główne, następnie w przycisk znajdź i zaznacz i w polecenie przejdź do specjalnie. W okienku, które się pojawi, wybieram opcję tylko widoczne komórki. Po kliknięciu OK Excel oznacza mi tylko i wyłącznie widoczne komórki. Mogę postąpić identycznie jak przed chwilą, czyli kliknąć Ctrl-C, aby skopiować te widoczne komórki, a następnie Ctrl-V lub prawy przycisk i wklej, aby te komórki wkleić. Tu jeszcze na koniec warto wspomnieć, że sumy częściowe dodają dla tych sum, dla sumowanych kategorii jeszcze słowo suma. Tego słowa suma najprościej pozbyć się, korzystając z mechanizmu znajdź zamień. Można ten mechanizm wywołać albo skrótem z klawiatury Ctrl-H, albo klikając w przycisk znajdź i zaznacz i wybierając zamień. Powiem Excelowi, żeby znalazł słowo suma i zamienił na nic. W polu zamień na nie wpisuję nic. Klikam w zamień wszystko i w ten sposób pozbyłem się ze słowa suma. Mogę to samo zrobić dla tego drugiego obszaru. W ten sposób skopiowałem tylko i wyłącznie widoczne komórki.